Dzień dobry, Anna Grabowska. Zapraszam na wywiad gospodarczy. Moim gościem jest wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. Panie ministrze, nowy rok tuż przed nami i ostatnio zostało ogłoszone wiele rozmaitych projektów takich dla rodziców z dziećmi, Maluch Plus ostatnio, ale także związanych z rynkiem pracy po kolei, może o nich wszystkich porozmawiamy, ale również są to programy senioralne, od nich chciałabym zacząć, te związane z aktywizacją, Aktywni Plus przede wszystkim, ale domy, kluby, o tym pamiętamy. To jaki jest jakby kierunek generalny? Czy chodzi o aktywizację seniorów, żeby, nie wiem, dłużej pracowali, czy byli aktywni społecznie, jakie jest bardziej nastawienie, może wszystko razem? Oczywiście, no, jakby najważniejszym celem jest, abyśmy w stosunku do naszych seniorów utrzymywali jak najdłużej w aktywności, czyli wszystkie programy, które pomagają z jednej strony tworzyć między innymi takie jednostki jak dzienne domy seniora czy kluby seniora, gdzie właśnie seniorzy mają miejsce, gdzie mogą się spotkać, gdzie mogą prowadzić różnego zajęcia. Ostatnia inicjatywa cyfrowe kluby seniora, żeby również seniorzy mogli, no, zapoznawać się z tymi nowinkami technicznymi, które są potrzebne dzisiaj w życiu, w funkcjonowaniu. I to są to jakby też bardzo ważne elementy dotyczące w ogóle aktywności. Jeśli chodzi o zatrudnianie, no to podtrzymujemy ten PIT 0 dla seniorów, czyli dla tych osób, które mają już wiek emerytalny, ale nie decydują się jeszcze na przejście na emeryturę, mogą skorzystać z PIT-u zerowego, czyli też, no, dłuższa aktywność, bo to z jednej strony powoduje, że możemy mieć wyższe świadczenie emerytalne, jak dłużej pracujemy, ale z drugiej strony też utrzymujemy się w aktywności, czyli nie musimy wtedy korzystać z tych innych form wsparcia dla osób starszych, czy to w formie opiekuńczych, czy różnych działań, tak jak też nowy program, czy kontynuacja programu, który był w COVID-zie, dotyczący na przykład Korpus Wsparcia Seniorów, czyli tych działań. Panie ministrze, ja chciałam zapytać, czy są jakieś już efekty tego PIT-u? Zresztą jeszcze rozumiem, że za wcześnie, ale czy będą w ogóle takie jakieś analizy prowadzone, no, już w nadchodzącym roku? Pierwsze dane, które otrzymujemy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pokazują, że przybywa nam osób już w wieku senioralnym, którzy pracują bądź podejmują pracę, bądź nie przechodzą na emeryturę. Czyli ten efekt jest pozytywny, to na czym nam zależało, ale oczywiście jeszcze, no, zależy nam na tym, aby większa grupa z tego korzystała. Oczywiście, jeżeli stan zdrowia pozwala i są takie możliwości też w zakładach pracy. Tutaj też jest zawsze apel do przedsiębiorców, choć tutaj też ta sytuacja się zmienia, że przedsiębiorcy bardziej, że tak powiem, łaskawym okiem patrzą na osoby starsze. To też wynika między innymi z dobrej sytuacji na rynku pracy, że starsi pracownicy są cenieni i też potrzebni. Stąd też łatwiej pozostawić ich w pracy, czy pozostać w zatrudnieniu. No dobrze, to teraz, panie ministrze, jeszcze chciałam powiedzieć o takiej kwestii jak więzi międzypokoleniowe, bo to jest coś, co wiąże się z kwestiami poświęconymi seniorom i tutaj jest duży nacisk na to kładziony i ma być kładziony z tego, co słyszymy. 32% chciałoby polskich rodzin takie rodziny wielopokoleniowe stworzyć. Co im przede wszystkim przeszkadza? Czy to jest brak mieszkania tak naprawdę, które by to umożliwiało, domu? Jak państwo to diagnozujecie? Myślę, że jeśli chodzi o kwestie mieszkania, wspólnego gospodarowania pokoleniowego, no to zmieniło się jednak kulturowo sytuacja. Dzisiaj młodzi ludzie jednak pragną własnego mieszkania. To między innymi wynika z badań nad strategią demograficzną. No właśnie, przepraszam, że wejdę panu w słowo. Rzeczywiście, tak. Pierwszy punkt to jest owa samodzielność poprzez własne mieszkanie. Tak, z drugiej strony badania pokazują, że 22% takiej rodziny wielopokoleniowe tworzy, a 32% by chciało, czyli najlepiej chyba, żeby to jakoś pogodzić. Dokładnie tak. No, jak mówię, że tutaj jedna kwestia samego mieszkania nie jest tak zasadnicza, choć oczywiście na pewno jest jeden z elementów, które też by pomogły w tym sensie, że jest ta możliwość zamieszkiwania. Ale mamy też przecież duży problem z osobami samotnymi, którzy mieszkają, a mają możliwości jeśli chodzi o zasób mieszkaniowy. I myślę, że tutaj bardziej taki jednak kwestia, bardziej chyba w tej chwili takiego nastawienia,
nastawienia. Ale myślę, że tutaj bardzo ważne jest też takie wspólne wsparcie, czyli możliwość, i tu widziałbym jakby otwarcie, czyli możliwość, że seniorzy, czy to babcia, czy dziadek pomagają w wychowaniu dzieci, czyli ta opieka nad swoimi wnukami. Myślę, że tu jest takie pole do większej aktywności, jeśli chodzi o takie wsparcie. No to jest ciekawe, bo nawet można się podzielić z babcią częścią urlopu macierzyńskiego. To jest ciekawe, daleko przepisy idą. Pytanie, czy tak są wykorzystywane, ale jak już tak mówimy troszkę i też dotyczy to rynku pracy, to myślę, że warto powiedzieć, z nowym rokiem tutaj sporo przepisów nowych wchodzi dotyczących rynku pracy i one też dotyczą tych ułatwień godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym, bo mówimy o pracy zdalnej chociażby. Pytanie od razu, panie ministrze, kiedy ona wejdzie, ale też o elastycznych formach zatrudniania i to też warto o tym powiedzieć. Dokładnie tak, to jakby łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym, to o czym przed chwileczką rozmawialiśmy, między innymi praca zdalna ma to ułatwić. Oczywiście my tutaj w zmianach kodeksu pracy, gdzie jesteśmy już na ostatnim etapie prac, bo projekt jest już po poprawkach Senatu w Sejmie, na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostaną poprawki Senatu rozstrzygnięte. Praca zdalna wejdzie w życie po 2 miesiącach po ogłoszeniu. Czyli na koniec marca tak realnie? Czyli myślę, że to będzie gdzieś tam w okolicach marca. I to oczywiście spowoduje, że właśnie można będzie taką pracę, czy to w sposób hybrydowy, czy w sposób zdalny wykonywać. Może to oczywiście wykonywać mama czy ojciec, ale może też wykonywać to, jeżeli jeszcze pracują nasi seniorzy, również seniorzy, bo wtedy można się podzielić tymi obowiązkami rodzinnymi wspólnie. I to na pewno też byłaby zachęta taka międzypokoleniowa do utrzymywania wspólnych więzi rodzinnych. I te zmiany, które prowadziliśmy dotyczące pracy zdalnej, one rodziły się w bólach, ale najważniejsze, że jest już ten ostateczny efekt. To panie ministrze, wejdę panu w słowo, jeśli o tych bólach mówimy, to jak to ostatecznie będzie? Czy będzie ponosił pracodawca jakieś koszty pracy zdalnej swojego pracownika? Tam była mowa o energii elektrycznej, jej zużyciu w domu, wody i tak dalej, że jakoś to powinno być przez pracodawcę pokrywane. Były duże dyskusje na ten temat, jeden, a drugi to kwestia wyboru, kto będzie decydował o tym, czy ta praca powinna być zdalna, czy to będzie zależało od pracownika, o ile nie zaburza to organizacji pracy, o ile jest możliwe, czy też jednak pracodawca będzie miał głos decydujący, na czym stanęło. No, ostatecznie podjęliśmy takie rozwiązania, że jakby głównym założeniem tej ustawy jest porozumienie między pracownikiem a pracodawcą, bądź to pomiędzy reprezentacją pracowników, jakim są związki zawodowe, bądź przedstawicielstwem pracowników, ale też może być porozumienie zawarte już w trakcie podpisywania umowy o pracę. I te szczegóły, jak pani redaktor mówiła, muszą być w tym porozumieniu zawarte. Jest tutaj w przeważającej części dowolność. Jeżeli nie będzie zgody jednej czy drugiej strony, to nie dojdzie do pracy zdalnej, czyli tu postawiliśmy bardzo mocno na porozumienie, choć są tutaj wyjątki, wprowadziliśmy wyjątki w stosunku do pracowników i jeżeli kobieta jest w ciąży, czy matka wychowująca, bądź ojciec dzieci do 4 roku życia, to tutaj pracodawca będzie musiał udzielić pracy zdalnej, chyba że no, uniemożliwia mu to sytuacja w zakładzie pracy, będzie musiał to wtedy uzasadnić. I tutaj jeszcze do tej grupy są też osoby, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, to też ich to obejmuje. Po drugiej stronie, jeśli chodzi o pracodawców, to jeżeli będzie stan zagrożenia, tak jak mieliśmy sytuację covidową, to pracodawca będzie mógł zlecić pracę zdalną. Czyli to są te wyjątki, ale generalnie musi być porozumienie zawarte pomiędzy pracownikiem i reprezentacją, bądź pracodawcami. I tu myślę, że to jest chyba najistotniejsze. A te koszty, panie ministrze, te koszty? Pracy w domu. Koszty również będą zawarte. Oczywiście w ustawie jest zapisane, że koszty będzie pokrywał pracodawca, ale też nie określaliśmy w ustawie jakieś kwoty, bo były też propozycje 100 zł, 200 zł, 50 zł. No, trudno byłoby to określić, bo te koszty mogą być różne. I w porozumieniu musi być zawarte również kwestia związana z kosztami, jakie to będzie pracodawca pokrywał koszty. Również dostarczenie sprzętu, kwestie związane też z bezpieczeństwem, możliwość też sprawdzenia
sprawdzenia warunków bezpieczeństwa. To wszystko w porozumieniu musi być zawarte. Ustawa to wszystko umożliwia, ale bez zawarcia porozumienia no, tej pracy zdalnej nie będzie można wykonywać. A czy chce pan powiedzieć, że będzie mógł pracodawca wejść do domu pracownika i sprawdzić, jakie on tam ma warunki? Oczywiście to w porozumieniu może być zawarte, bo pracownik będzie oświadczał bez kontroli, że takie warunki posiada. Jeżeli byłaby sytuacja taka, że jest na przykład sytuacja, pracownik ulega wypadkowi, no to wtedy w tym porozumieniu będzie zawarte, że w takim sytuacji pracodawca i służby kontrolne mogą, oczywiście muszą sprawdzić, czy ten wypadek no, był spowodowany przyczynami, które leżą po stronie pracodawcy. No tak, to trzeba będzie rzeczywiście, to nie będzie łatwe, ja myślę, w praktyce, bo to jest ten przypadek, który mieliśmy w pandemii. Jak kobieta pracuje zdalnie, ma laptopa, obok gotuje zupę i się poparzy. Oczywiście to może brzmi śmiesznie, ale nie do końca. Tu zakładamy oczywiście, że jeżeli jesteśmy na pracy zdalnej, to jest nasze miejsce pracy. Czyli to tak. Nie jest rzecz obojętna, tylko to jest miejsce pracy, jakie wykonujemy i też pod tym kątem pracownik musi mieć świadomość, że też te reguły obowiązują jego w miejscu, w którym wskaże, w miejscu zamieszkania, bo taki jest przepis, jeśli chodzi o pracę zdalną. To jeszcze odnośnie zmian w ogóle w kodeksie pracy. Chciałam zapytać o takie zmiany, które mówią o tej elastyczności, o której wspomniałam, czyli na przykład dzielenie się etatu, tak? To głównie dla kobiet, ale nie tylko, żeby to tak nie było, że jest taki obowiązek, ale załóżmy, że one częściej mogą chcieć z tego skorzystać, praca właśnie na pół, dzielenie się, czy to jest dobry czas na to, bo to jednak jest kwestia wtedy niższych wynagrodzeń. No i w trudnych czasach, kiedy inflacja, kiedy się zastanawiamy, prawda, raczej jak dorobić, czy to ma szansę jakoś zaistnieć? No w tej chwili jesteśmy na ostatnim etapie konsultacji rządowych przed Stałym Komitetem Rady Ministrów właśnie dotyczących zmian w kodeksie pracy, dotyczące właśnie między innymi dyrektywy dotyczące łączenia pracy zawodowej z życiem rodziny. Tam jest wiele różnych propozycji rozwiązań. Mamy nadzieję, że po nowym roku projekt zostanie przyjęty przez Radę Ministrów i będziemy go procedować. On też podlegał dosyć szerokim konsultacjom. Też wiemy, że w tych sprawach dość często jest duża rozbieżność między pracodawcami a pracownikami. No to jeszcze jedna kwestia, która wynika z takich nowych danych, pewnie wkrótce będą jeszcze kolejne, ale danych dotyczących bezrobocia, które no wygląda bardzo dobrze, bo tutaj tak naprawdę ciągle jest coraz więcej osób pracujących. Mówię o tych danych listopadowych Głównego Urzędu Statystycznego, wprawdzie wzrost miesiąc do miesiąca nie jest duży, bo o 1/10, no ale generalnie jakby ciągle obserwujemy jednak wzrost stanowisk pracy i druga wielkość dotyczy wynagrodzeń. No i tutaj to jest rzecz ciekawa, bo niewątpliwie wynagrodzenia rosną wolniej, ale padł rekord, jeżeli chodzi o wysokość wynagrodzeń, przy średniej ponad 6800 zł. Wzrost jest rok do roku, czyli listopad do listopada, 22 do 21, 13,9%. Mówimy też często, że inflacja, wzrost wynagrodzeń, trochę wyprzedziłam, wzrost wynagrodzeń napędza inflację. No ale każdy też chce więcej zarabiać, gdy inflacja jest. To takie trochę błędne koło. Panie ministrze, czy te wynagrodzenia jeszcze nadal będą rosły? Pan to ocenia, czy też ministerstwa, jak to oceniacie? Czy już po prostu przedsiębiorcy trochę doszli do pewnej ściany i nie da się już bardziej? No to tylko mogę potwierdzić, co pani redaktor powiedziała, że ten wzrost był na poziomie no, nawet wyższym niż inflacyjny. Myślę, że tutaj jednak będzie jednak ograniczenie, jeśli chodzi o wzrost wynagrodzeń. Nie tylko ze względu na wysoką inflację, bo oczywiście no, tutaj wiemy też, że choćby kwestia podnoszenia płacy minimalnej, gdzie, że tak powiem, no, jednak stawiamy dosyć mocno, żeby płaca minimalna była na odpowiednim poziomie, między innymi, żeby chronić te osoby o najniższych dochodach, na niższym uposażeniu, bo przecież zakładamy, żeby no nie wrócić do tego, co było wiele lat temu, że mamy biednych pracujących i to tego chcemy uniknąć. Między innymi ta znaczna podwyżka płacy minimalnej, która, jak przypomnę, od 1 stycznia to będzie 3490 zł, a od 1 lipca 3600 zł. To jest i tu, panie ministrze, postawmy kropkę, bo to bardzo dobry, optymistyczny moment na koniec roku i na koniec naszej rozmowy. Dziękuję bardzo. Wiceminister Rodziny Polityki Społecznej Stanisław Szwed. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na kolejny program, na kolejny wywiad gospodarczy. Ja zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.